Marta Titaniec, pracuję w Caritas Polska. Jestem koordynatorem projektów, w tym projektu pomocy humanitarnej. Caritas jest obecna wszędzie tam, gdzie pojawiają się konkretne potrzeby ludzi spowodowane czy to naturalnymi katastrofami, czy konfliktami zbrojnymi. Obecnie jestem odpowiedzialna za projekty na Haiti, pomocy mieszkańcom po trzęsieniu ziemi w 2010 roku oraz jestem odpowiedzialna za projekt w Jordanii, pomocy dzieciom uchodźcom, uchodźców syryjskich. Haiti. Realizujemy tam kilka projektów edukacyjnych, gdyż jest to kraj, gdzie 70% mieszkańców to analfabeci, a większość, ponad połowa dzieci nie była w szkole. Jest to najbiedniejszy kraj po kuli północnej, a oddalony zaledwie o godzinę drogi samolotem od Miami. Realizujemy tam przede wszystkim projekty edukacyjne, gdzie dzieci, budujemy szkoły, gdzie dzieci będą mogły uczęszczać i zdobywać wiedzę. Drugi projekt, Jordania. Jordania ma piękną tradycję pomocy uchodźcom. W tym momencie są to uchodźcy syryjscy, jest ich ponad obecnie 100 tysięcy w samej Jordanii. I Caritas Polska, to jest Caritas Jordan, chciałaby pomóc dzieciom uchodźców syryjskich zaadoptować się w nowym środowisku po traumie przeżytej ucieczką z objętej konfliktem zbrojnym Syrii. Chciałabym powiedzieć w naszym spotkaniu o tym, jak wygląda pomoc Caritas w dużych częściach świata wraz z innymi Caritas, bo Caritas jest obecna praktycznie w każdym kraju na świecie. O tym, jak wygląda pomoc w warunkach wielokulturowości, w warunkach odmiennych niż w Polsce, która jest krajem bardzo homogenicznym pod każdym względem. O tym, jak wygląda pomoc ludziom tak, by im odebrać ich podmiotowości, a jeszcze dodać zapału do działania. Dziękuję bardzo.